imieniu całej Konferencji Episkopatu Polski chciałbym jak najserdeczniej poprzeć inicjatywę Caritas Polska i Caritas Diecezjalnych w formie właśnie tego tornistra pełnego uśmiechu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele rodzin wielodzietnych w Polsce ma duże trudności z przygotowaniem wyprawek dziecięcych i że w związku z tym także sytuacja edukacyjna tych dzieci, rodzin wielodzietnych staje się trudna. Dlatego właśnie nie tylko, że popieramy, ale serdecznie dziękujemy najpierw samej Caritas Polska za inicjatywę, którą podjęła, Caritas Diecezjalnym za to rozprowadzanie tornistrów po parafiach, samym rodzinom, które włączają się w tę akcję i przygotowują wnętrze, czyli wyprawkę dla tego tornistra. No i wreszcie najlepsze życzenia dla tych dzieci, które otrzymają te tornistry z uśmiechem, dlatego że na pewno to przynajmniej na jakąś chwilę, dopóki nie przyjdą te obciążenia edukacyjne, zapewni im radość. Myślę, że to jest to najlepsze też, co mogę powiedzieć, gdy idzie o całości tego przedsięwzięcia i tej akcji. Więc przede wszystkim niech te dzieci, które korzystają potem z tego przedsięwzięcia, też i zachowają we wdzięcznej pamięci tych, którzy do tego się przykładali. Bardzo dziękuję.